Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakesa. Pod ostatnim odcinkiem troszeczkę mało apeknowali dzisiaj, ale zaraz będzie. A, nie przypomniałeś na początku odcinka, to twoja wina, człowieku, bo żeś nie przypomniał. To po pierwsze, dziękuję wszystkim tym, którzy pamiętali, bo jednak trochę was było. Po drugie, tym, którzy nie pamiętali i chcą już tutaj mówić, o, to twoja wina, chłopie, to twoja wina, mówię... To teraz przypominam i sprawdzimy, czy to faktycznie taka moja wina, czy nie. Zobaczmy, co tam w portalu wyrządzimy, jakieś szkody dzisiaj, czy nie. Chyba nie bardzo, bo na razie przyjmujemy same mordobicia krytykowe, a my tak słabiutko, słabiutko. Kto tam jest następny w portalu? Zwiadowca. Powinno być łatwiej, tylko dlaczego on ma takie kryty mocne? Zdjąłem całe 10%, czyli jutro będzie cały piękny, taki sam jak był. W kibelku byłem. Wszystkim, którzy pytają, po co trzymam te śmieci, po to, że to są pieniądze, moi drodzy, to jest gruba kasa. Dzisiaj już u Wiedźminki oddałem jakiś amulet, który miałem. Więcej amuletów nie mam. Tu teraz sprawdzę, wszystko jest ok. Więcej amuletów nie mam do oddania. To nie jest amulet. Czy jest amulet? Nie. To jest ozdoba. To jest amulet, nie? Naszyjnik to amulet. Nie wiem, jak oni to robią, ale... Czy naszyjnik, czy amulet, nieważne. Tego nie chcę. To nie. Ale następnym razem damy, no bo to są pieniądze, moi drodzy. To jest 1 700 000 gratis, to jest 7 milionów gratis. 1 900 000, 1 400 000, 1 500 000, 1 500 000, 1 100 000, 1 600 000. 300 000, dobra, z tym to trochę przesadziłem. 2 miliony. No to są rzeczy, które warto przetrzymać, bo jak dostanę 2 miliony gratis, to mogę sobie zawsze pyknąć i dwie boczne staty za darmo. Za to, że wykorzystałem swoje miejsce, które i tak mam i które i tak do niczego nie jest mi potrzebne, tak? Logiczne? Logiczne. Popilę dzisiaj wody, ale najpierw zakręćmy magicznym kołem, może wyjdzie jakiś amulet. 170 000, 200 000, to jest słabiutko. Znowu plecak pełny. 600 000. Jest amulet. To powinien być amulet. No i zobaczcie. Przez to tylko, że sobie to sprzedam tutaj. Nagle 700 ileś tysięcy gratis padło. Może to niewiele. Ale jednak. Bardzo dużo. 700 000 to jest prawie jedna siła za darmo. Za nic. Za to po prostu, że trzymam sobie wolne miejsce. Dobry biznes? Dobry. Okej, okay. Loszki, lochy, lochy, którędy do lochów. Dobra. Powodzenia w wbijaniu pierwszego 400 levela, o Jezu, to może na przyszłe święta, chyba zapomniałeś zmienić opis na top 1 340. Nie zapomniałem, nie miałem pierwszy 340. W tabelce pod opisem filmu wychodzi na to, że 14 pupilem na setnym, 16 jest szansa pokonania 22%. Tak, tylko tą tabelkę ja już testowałem nie raz i te ich 2% to często było badziewie. Proszę nagrać odcinek, jak klepicie się z drunkenami. Po co? Słyszałeś ten huk? Coś nie wytrzymało ciśnienia, wybuchło. A, widziałem to. Mogę do gildii, jestem aktywny. Przykro mi na razie. Nie spełniasz żadnych z wymagań, czyli nie masz 270+, nic nie napisałeś o 15 SR, więc... A, my w ogóle mamy 7 SR, dwóch rycerzy. Czyżbyśmy byli w czymś w końcu lepsi od drunkenów? 5 rycerzy więcej niż u drunkenów, moi drodzy. Jesteśmy w czymś lepsi od drunkenów. Wow. Jesteśmy w czymś lepsi od drunkenów. Może to nie jest dużo, ale zawsze. Zawsze w czymś jesteśmy lepsi. Mamy 5 rycerzy więcej. A mieliśmy zawsze dużo, dużo mniej. Więc to jest też oznaka tego, że chłopaki się starają i chwała wam za to, moi drodzy. Wszystkim, którzy się starają, logują, do ataków dołączają. Chwała wam za to, moi drodzy, że to robicie. Chwała. Chwała bohaterom. Tu nic nie ma więcej? Nie ma. No dobra. Tu nic nie ma, to zakończymy sobie jawkę. Zadanka mamy tu zrobione, mamy wszystko. Zaraz nam się skończy aweczka. I będziemy sobie... cisnąć dalej, coś ciekawego, co? Pupile nam zostały przecież. Jakieś lożki. Dobra, tu już wszystko warta, pyk. Do 23.07, pasi. Pasi mi to bardzo. Pupile, co dzisiaj jest? Woda, więc dzisiaj idziemy na 5.0, takie mam marzenie.
Woda, mrok jest lepszy, a ogień gorszy. Okej. Ogień jest gorszy, ale co mi z tego ognia gorszego, jak ja tu mam ostatniego pupila, moi drodzy. I też 16 pupili. Tu w zasadzie każdym z tych żywiołów powinienem wygrać. Bo nie spodziewam się, że Birk Hu ma ostatniego peta. A tym spokojnie tego zajadę, więc jedziemy tutaj, moi drodzy, na Pin Zero. Fenix. Dobra, zobaczymy walkę z Koniksem. Koniks. Nie przesadzaj z tymi krytyksonami. Dobrze? No. Uj, rybopłap. Oberwie? Oberwał. Oj, ale syrenia to nas zje. Smoki chyba nie... Ojeju! Ale pirotliszka sobie z syrenią musi poradzić. Nie ma bata. Nie ma bata, moi drodzy. Aj! Dobra. I szlałwąż na setnym powinien poddać się potędze rozpira. Rozpir powinien go rozpirzyć. Dobra, karmimy tutaj. 408-16. W świetle mam 18-16-18. No dobra. Czyli światło jest generalnie mocniejsze, ziemia, tu wszystko jest mocne, więc generalnie mógłbym nawet się pokusić, żeby walnąć tą wodą. Ale po co ryzykować? Na razie poczekamy na kogoś słabszego. Walniemy sobie to ziemią. Easy peasy, lemon squeezy. 313-16 i to jest to, na co czekałem. Czyli dużo słabszy żywioł, który pozwoli mi zwyciężyć wodą. Już Dziubing zaczyna ze szlałwężem. Syrenia go tutaj powinna dobrze naruszyć, żeby mój szlałwąż dał sobie radę. Pięknie. No mój szlałwąż nie może nie dać sobie z tym rady. Po prostu nie może. Dobra. 521-16 silver. Gildia. Mrok jest lepszy od wody. 521-16, czy widzicie to? Ale nasz mrok musi sobie dać radę. Z silverowskim 500 coś. Jezu, ile ma nawalone tego. Dyniak sobie tu poradzi na pewno z Kroksem. Przeleci przez ping-ponga jak ping-pongi. Ojej, oj. Koniks, coś ty zrobił. Poczekaj, wystawię ci godnego rywala, czyli toperza. No. I co, z toperzem już taki nie jesteś, kozak? Ha, ha, ha. No. Ciekawe, czy toperz da radę rybowi. Blok mu wszedł? A mi uniknie? Drugi blok? Trzeci blok? No chyba kpicie. No, poszedł mi stąd. Syrenia. Zlała tu moich mumifarów. Don Jinjona też raczej zleje. Ale Omnibun tu już zakończy temat. I tego szlałwęża też pokona. 516, kolejny Elerixione. Musimy tu sobie z nim poradzić, ale nie powinno być z tym problemów. Tak jak mówię, woda jest wdzięcznym żywiołem do walki, bo wystarczy sobie dobrać dobrego przeciwnika na naszą wodę, a resztą żywiołów jesteśmy w stanie tutaj zjeść po prostu naszych przeciwników. Tuż Palladon wykończy ten temat. Bez stresów, bez nerwów, jedno jedzonko zmarnujemy, żeby mieć. No i jest 5-0. I czy to coś nam zmieniło w naszym magicznym układzie? 15 miejsce. Mogło być gorzej. Nie jest źle. Wśród nie Niemców razem z Cipowem tutaj próbujemy coś walczyć. A tak już sami Niemcy. Sany już nie gra. Same Niemcy, jeden Cech i jeden Polak. Co za ranking zdradziecki.
Co za ranking zdradziecki, moi drodzy. Strasznie zdradziecki. Dobra, to mamy załatwione. W Lochę byłem. Byłem, tu byłem. File zrobione. Doktora WWW zrobiony. Postać. Poczta zrobiona. Gildi zrobione. Sala chwały. Jesteśmy top 1, więc nie ma po co bić. Lochy. A no właśnie, czy mi jakiegoś kamyka nie... mojego wojownika brakuje kamyka. Czy dostanę kamyk dla wojownika? Kamyk dla wojownika ładny, poproszę. Kamyk dla wojownika! 335. 305, 331, 324, 312. 468 ozdoba. Dobra. Czy my mamy jakiś pierścionek 472? Ten pierścionek jest cienki. Ta czapka jest troszkę może lepsza. To nie bardzo, ta broń nie bardzo, ta czapka. Ta czapka jest kozak, tylko do niej potrzebujemy dobrego Gemana Inte. Okej. Okay. Te rękawice też są spoko, tylko do nich potrzebujemy też Gemana Inte. Te buty są średnie. I tu już nic nie mamy. Czyli wsadzimy go sobie tutaj w te 305. Podniesiemy sobie wszystkie staty o 30. Niestety nie był to kamyczek dla woja, ale w związku z tym, że to jest inny kamyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Podniesiemy sobie damage. Podniesiemy sobie damage i spróbujemy sobie tutaj zrobić tornado. Ło, co to się stało? W międzyczasie ja sobie odebrałem telefon, a tutaj widzę jakieś straszne rzeczy się dzieją. Oczywiście znowu wojownik, to teraz nie powalczymy. Ojej, milion, powalczymy, moi drodzy, powalczymy o to. Poszły już chyba trzy tornada i to jest coś fantastycznego. Tornado, tornado. Dawaj. 1 300 000. Może by się udało level wbić? Chociaż wątpię. Dlaczego 1 300 000? Tak, zmarnowałem jedną śliwkę. W nosie mam tą śliwkę, kiedy mam item za 7 baniek. To ta śliwka mi za wiele nie zmieni. 3 tornadka. Ja tu sobie wyciszyłem. Odebrałem telefon. Wypiłem herbatkę, a tu, moi drodzy, padły tornadka. Coś fantastycznego. Więc przy tej okazji, że padło kilka tornadek, co? Łapy w górę. Tak jest. A my jeszcze powalczymy z tym jednym tornadkiem. 1 300 000, no. To nie jest dużo. Gdyby się postarał, to by padł. 800 000! Dlaczego mnie to przyspotkało? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego?
Powiedzcie mi, dlaczego ja to jestem taki szczęśliwiec. Nie, wyciśniemy to, moi drodzy. Wydajecie łapy w górę, a ja cisnę. I wyciśniemy dziada. 800 tysięcy to jest 4 miliony. Dlaczego mamy taki niefor? Czuję, że to jest wina pecha. Ej. Dawaj, dawaj. 13. Dawaj, dawaj. Przyciśniemy go. Ile nam brakuje w ogóle do levela? O Jezu. 240 milionów. Dobra. To tak szczerze mówiąc, tak między nami, to raczej on levela nie da, nie? Raczej na pewno nie. No nic. 800 tysięcy raz zostało, to chyba był nasz szczęśliwy numerek, który nie chce się powtórzyć. Więc może damy mu odpocząć do następnego odcinka. W międzyczasie trochę się podkoksimy, żeby łatwiej poszedł, ale dam mu jeszcze parę prób, mu dam, może się zastanowi, może się obrobi. Dawaj. Dasz radę. Chłopie, dasz radę. Chłopie, dasz radę. Wierzę w ciebie. Nie, raz pokazał te 800 tysięcy, raz dwie, trzy bańki i chyba tyle z zachęt od firmy Playa. Chyba lipa już dalej. A ja tak bardzo chciałbym, żeby poszło kolejne tornado. Ale się chyba zbuntowało. Że hej. Niestety, moi drodzy, widzicie? Było 800k. Z tych 68 milionów, jakiego trzeba mieć pecha, żeby zostało 800k? To wiem tylko ja. Jak można być takim pechowcem? Można, moi drodzy, można. A ten dźwięk tej broni jest wkurzający. Dawać mi weekend epicki, to ją zmienię. Bo to tak piszczy dzwonki takie w uszach, jakby to nie wiadomo co było. 15. 20. 20. 9. Pójdzie, wierzę w to. Raz, dobra. Zostawiamy na 30 prób jeszcze. Do 9, 4, 5, 0 w grzybach. Jak dostanie, to koniec, a później jeszcze 50 spróbujemy w strefie przepuścić. A najlepsze jaja będą, jak padnie przy 50, nie? 17, 33, 17. No widzicie, nie. To tak Playa pokazała raz po prostu, że można, ale później od razu 7 baniek pokazała, że nie można. No dobra, bez kamyka dla Woja, ale wyjścia nie mam, bo i tak nie mam surowców na następny kamyk, więc nie skracam go. Już tu pokręciłem, tak. Ale jesteśmy trochę mocniejsi. O, już jesteśmy najmocniejsi na świecie. A szczególnie Playa jest najmocniejsza na świecie. O Jezu. No dobra, przepuścimy jeszcze 50 prób. No ile razy? Nie za często. Ej. Ten komendant Koma zdaje się być twardą skałą. $57 milionów. On na pewno dałby nam level. To jest pewne. Na 1000000% dałby level. Przepraszam, na 100%. Nie ma 1000000%. Ale czy da? Widzicie, na razie to się do niczego to wcale nie zbliża nawet.
Na razie to się zbliża tylko do tego, że wywala z gry. Da, jakiś dowcipnik napisał, że to wina mojego internetu, mój drogi. Chyba nie. Chyba z tego, co czytałem w gildii, to wiele osób ma ten problem. Może to tylko dotyczy, nie wiem, W9 na przykład. Że takie rzeczy się dzieją, ale... Nie mam żadnych Zenmate'ów, nie mam żadnych adblocków. Znaczy adblock jest włączony, nic tu nie spowalnia, więc... Dobra, komendancie Koma, masz jeszcze 13 prób, 12. Nie, nie pójdzie, moi drodzy, nie pójdzie. A tak bardzo bym chciał, padłby levelek, byłoby fajnie, i sympatycznie, i wesoło. I byłoby i 5-0 w pupilach, i kilka tornad, i strefa, a tak musimy się zadowolić tylko 5-0 i kilkoma tornadami, chociaż to też jest dużo. No on się w ogóle nie zbliża, moi drodzy, to już bardziej byłbym za tym, żeby dać temu toperzowi chwilę czasu na przemyślenia. Damy mu jeszcze 40 tam prób do 9-3-5-0. To jest ostatnia szansa dzisiaj dla ciebie, toperku, na to, żeby zginąć. Bo czuję, że za te tornada, które padły, i tak będzie dużo łapek, więc plugawy nietoperzu, walnij jeszcze coś na ząbek, padnij, zgiń, a na pewno powiększysz liczbę łapków, łapeczków i łap. Ostatnie 29 prób, tak? Nie, 15 już tylko. Jezu, jak te 50 szybko leci. Szczególnie jak się gra wycina, wywala. Ostatnie 13 i moi drodzy, czy się uda? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec! Nie udało się. I jednemu żartowniciowi podpowiadam, wymień sobie kamień w broni, bo masz słaby. No słaby nie jest, bo 600. Oczywiście mógłby być taki na przykład 656, 645. 637, 602, to już nie. Tak, ale ja mam świadomość, że te dwa kamienie jeszcze są do wymiany, ale co tu jest? 50 inty w zapasie, tu już jest ok, tu już jest ok. Tu można uznać, że jest ok. Tu 50 inty, ok, ok. Ok, ok, czyli generalnie 100 inty jeszcze zyskam. To jest dość sporo. Ostatnio w odcinku mówiłem wam, że jeszcze w którymś odcinek, że jeszcze 300 czy coś. Już 100. Więc jest naprawdę, naprawdę fajnie. Dzięki wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Przypominam o łapkach i zapraszam was do kolejnej części. Trzymajcie się, hejka i pa, pa.